Trwa budowa drogi na odcinku Zagrody - Wola Ossowa. W tym roku gmina zamierza podjąć jeszcze budowę innych dróg. Inwestycje te będą musiały zostać rozłożone w czasie. Tak, w ramach otrzymanych środków dotacji na odbudowę dróg zniszczonych w wyniku powodzi otrzymaliśmy 300 tysięcy dotacji, ponieważ zgodnie z kosztorysem wartość odbudowy tych dróg wynosiła około 600 tysięcy, więc nie stać było gminy w całości ogłosić przetargu na wszystkie drogi jednocześnie. Staraliśmy się to robić sukcesywnie i w ramach powstałych oszczędności ogłaszać kolejne przetargi. Gmina sukcesywnie ogłasza przetargi na remont i budowę nowych dróg. Część z nich będzie rozbudowywana. Miasto dokłada w tym celu własne środki. Zakończone zostało postępowanie przetargowe na odbudowę drogi ulicy na Kępie. To jest taki pierwszy odcinek od ulicy Cmentarnej do już odbudowywanej w ubiegłym roku ulicy na Kępie. Z tym, że tutaj dokładamy własnych środków również rozbudowując tą ulicę poprzez budowę zatok postojowych i budowę kanalizacji deszczowej. W planach gminy jest też remont trzeciej drogi. Obecnie w Urzędzie Gminy Staszów czekają na oferty wykonawców. Ogłoszony został przetarg na trzecią drogę, to jest odbudowa ulicy Leśnej w Staszowie. Otwarcie ofert będzie 30 czerwca. W mieście trwa przegląd ofert, które wpłynęły od przedsiębiorców na budowę Staszowskiego Ośrodka Gospodarczego. Propozycje zainteresowanych realizacją inwestycji firm są bowiem bardzo rozbieżne. Jesteśmy w trakcie oceniania ofert. Wpłynęło nam 14 ofert. Szacowana przez nas kwota była ponad 7 milionów 200, natomiast oferty opiewają na kwoty od 5 milionów, powyżej 5 milionów 330 tysięcy do nawet 8 milionów 670 tysięcy. Jesteśmy w trakcie wyboru ofert, także trudno powiedzieć, która z tych ofert będzie najlepsza. Ze staszowskim obszarem gospodarczym duże nadzieje wiąże burmistrz miasta Romuald Garczewski. Liczę na to, że przyjdzie jakiś przedsiębiorca, który napędzi rynek wokół. Staszów cieszy się dużym zainteresowaniem firm startujących do przetargów. Do rewitalizacji rynku zgłosiła się wyjątkowo duża liczba przedsiębiorców. Podobne zainteresowanie wzbudziła oferta na budowę Staszowskiego Ośrodka Gospodarczego. Na rewitalizację rynku było 20 ofert. Ostatnio otwieraliśmy oferty też na przetarg, otwieraliśmy na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę domu pogrzebowego przy cmentarzu, gdzie było 18 ofert. Także w większości jest dosyć duże zainteresowanie. No, takimi mniejszymi, drobniejszymi robotami jest mniej ofert, natomiast tutaj prace projektowe i większe inwestycje, to zainteresowanie jest duże w granicach. Do 20 ofert nam wpływa. Wiele wskazuje, że poprzez liczne inwestycje Staszów może niebawem zmienić się w wielki plac budowy, co z pewnością będzie mieć odzwierciedlenie w sytuacji gospodarczej miasta.